Także dzisiaj, proszę Państwa, wracam z tej wiochy na płocie z oszołom na jubilerski, już chciałam powiedzieć Ream. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Oszołom z kasjerką nagadałam. Mówię, że z lipską. Dzisiaj się kłócę. Po co mi o tych znakach zodiaku gadasz? Przecież wiesz, że my świadkowie w to nie wierzymy. Taka ciemna jesteś, Hanka? 10.40, Filip Kekusz, zapraszam. Na początek informacja z ostatniej chwili. Strzelanina w nocnym klubie na Florydzie. O sprawie informują właśnie lokalne media. Wstępny bilans to jedna osoba zabita i co najmniej 17 osób postrzelonych. Strzelanina ma miejsce raptem kilka tygodni po największej w historii masakrze w Stanach Zjednoczonych, również na Florydzie, w klubie nocnym w Orlando. Osoby skazane za czyny związane z terroryzmem, a których zwolnienie mogłyby stanowić zagrożenie dla społeczeństwa, pozostaną w więzieniu po zakończeniu wyroku na czas nieokreślony. Taki pomysł ma premier Australii, Malcolm Turnbull. Zdaniem polityka, w wypadku osób dopuszczających się aktów terroru należy stosować takie same metody prewencji, jak w przypadku skazanych za przestępstwa seksualne wobec dzieci. Decyzja o zatrzymaniu skazanych za terroryzm w więzieniu na czas nieokreślony będzie podejmowana po uwzględnieniu opinii biegłych lekarzy i psychologów, a także informacji na temat zachowania tych osób podczas odbywania kary. Słuchasz informacji TOK FM. Liczba cywilów, którzy giną w Afganistanie, podaje Organizacja Narodów Zjednoczonych. W pierwszym półroczu 2016 roku w konflikcie zginęło 1601 cywilów, ponad dwa razy tyle zostało rannych. To najwięcej od co najmniej 7 lat. 1/3 ofiar stanowią dzieci. Większość ofiar ginie z powodu działań rebeliantów, głównie talibów i dżihadystów z Państwa Islamskiego. Twórcy raportu twierdzą, że opublikowany bilans jest bez wątpienia niedoszacowany. Sytuacja w Afganistanie pogarsza się z miesiąca na miesiąc, odkąd dwa lata temu kraj opuściła większość sił międzynarodowej koalicji. Nie ma ostatecznego terminu, w którym Wielka Brytania powinna rozpocząć negocjacje w sprawie Brexitu, mówi przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Jean-Claude Juncker mówił o tym w rozmowie z telewizją France 2, ale dodał, że chciałby, by Londyn swoje działania rozpoczął jak najszybciej. Juncker, jak mówił, sądził, że ci Brytyjczycy, którzy chcieli opuszczenia Unii, będą przygotowani na taką możliwość. Tak jednak najwyraźniej nie jest. Rząd będzie więc potrzebował kilku miesięcy na przygotowanie swojego stanowiska. To wszystko teraz. Kolejne informacje w Radiu TOK FM o godzinie 11. Pogoda. W całym kraju dziś dużo słońca, bo spodziewajmy się na Śląsku, w centralnej Polsce i na Opolszczyźnie. Deszcz spadnie też w Wielkopolsce i na Mazurach, a na termometrach 23 stopnie w Gdańsku, 28 w Szczecinie, 29 w Warszawie, Wrocławiu i Łodzi, 30 w Krakowie, Katowicach i Lublinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Cezary Łasiczka, program Owczarek, dr Renata Siódan-Broziak z Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Ameryki i Europy Uniwersytetu Warszawskiego jest Państwa moim gościem. Witam ponownie. A co Brazylia ma do wygrania? To znaczy, czy są jakieś pozytywne aspekty tej olimpiady? Czy można jakoś, nie wiem, PR-owo wewnętrznie, zewnętrznie? Tak. No ja myślę, że tak. No po pierwsze, to Brazylia bardzo by było dobrze, jakby w ogóle coś w tej olimpiadzie wygrała. To by na pewno bardzo dobrze psychologicznie na Brazylijczyków podziałało, dlatego że, tak jak wiemy, ten mundial sprzed 2 lat to nie wyszedł im na zdrowie generalnie, tak? Czyli mimo, że organizacyjnie no jakoś tak nie dostali mocno za ten mundial, bo w gruncie rzeczy okazało się, że to było jednak dobrze przygotowane, atmosfera była wspaniała, no ale pamiętamy mecz, prawda? Brazylia-Niemcy to rzeczywiście dla Brazylijczyków do tej pory trauma koszmarna, więc ja myślę tak. Rozumiem, że Brazylia przegrali, tak? Bo ja nie, przyznam się, że nie śledziłem. No przegrali, tak brzydko przegrali. Tak. Jaki był wynik? 7-1 chyba, czy 7-0? Tak. Ja już nie wiem, ja tylko tą siódemkę pamiętam, bo oni to rzeczywiście ogromnie przeżywali. To było coś takiego, no niech pan pomyśli, drugi raz mundial, drugi raz, prawda, Puchar Świata, Brazylia jest jego organizatorem i drugi raz przegrywa. I to w taki naprawdę paskudny sposób, tak? Pierwszy raz na Maracanazo, tak, w Rio de Janeiro, mecz z Urugwajem i strzał tak naprawdę w ostatniej minucie. No i teraz mecz z Niemcami w Minas Gerais, w Belo Horizonte. Brazylijczycy rzeczywiście, przynajmniej ci, którzy interesują się sportem, to interesują się piłką nożną, a ich jest w Brazylii większość, bardzo to do tej pory przeżywają. Więc ja myślę, że Brazylii dobrze by zrobiło, nawet na takie uspokojenie troszeczkę sytuacji wewnętrznej, jakby Brazylia
z tych igrzysk wyszła jako taki kraj zwycięski, to znaczy kraj medalowy. A w jakich dyscyplinach Brazylijczycy będą mieli szansę? W jakich dyscyplinach będą mieli szansę? Powiem tak, ja trudno mi jest oceniać, w jakich będą mieli szansę, bo Brazylijczycy mają w gruncie rzeczy całkiem taką dobrą reprezentację, przynajmniej w kilku. Tak jak patrzyłam sobie, gdzie powiedzmy są obstawiani, tak? To fachowcy mówią, że właściwie no mają powiedzmy około 8-10 takich reprezentantów, którzy rokują. Nawet rokują wysoko, tak? Czyli srebro, złoto. Ale to są rokowania, to jest obstawianie. Jasne. Ja myślę, że to tak jak w sporcie jest, okazuje się, że ostatecznie to rzeczy nas różne zadziwiają, zaskakują i czasami te wyniki zależą naprawdę od tego, kto którą nogą wstanie rano z łóżka, zwłaszcza jak te robaki jeszcze chodzą i się nie wyśpi. Więc ja bym tutaj jakby tak ostrożnie nie komentowała. Więc tak, po pierwsze medale, po drugie, no i wiemy, że już są te problemy organizacyjne. Dobrze by było, żeby na tym stanęło. To znaczy, żeby te okna, których nie ma i te robaki, których miało nie być, a są, żeby to już dalej nie szło w świat. Bo to Brazylii nie służy, tak wizerunkowo nie służy, bo to jakby rzeczywiście psuje ten wizerunek taki mocarstwowy, który Brazylia przez ostatnie kilkanaście lat próbowała budować. No i kolejna rzecz. Byłoby pewnie dobrze, gdyby Igrzyska Olimpijskie były takim momentem bez burzy. Żeby one były politycznej i społecznej. To znaczy ja się boję tego, szczerze powiedziawszy, żeby się tam nic nie wydarzyło. Bo te sprawy organizacyjne to jest jedna rzecz, prawda? One już, właściwie to już jest zrobione, to już jest wszystko zrobione, zamknięte, powinno być zamknięte. No jeśli tam będą jeszcze jakieś sprawy drobne, one pewnie będą wychodzić, ale to co zostało zrobione, to już jest zrobione. Ja bym się bała innych rzeczy, kwestii bezpieczeństwa, żeby się nie okazało, że tam rzeczywiście jest jakiś przysłowiowy trup w szafie, tak? Coś nie zostało dopilnowane, czy nie zostanie dopilnowane, czy na coś nie będzie środków. Tego bym się bardzo bała i bałabym się takich skandali, powiedziałabym, o charakterze właśnie medycznym. To znaczy bałabym się bardzo tego, że Brazylia mogłaby sobie nie poradzić w sytuacji, kiedy tam rzeczywiście coś się zacznie dziać, czyli właśnie epidemia, bakteria, tak? I to będą rzeczy, które mogą potencjalnie w sytuacji Brazylii, która na dzisiaj ma olbrzymie problemy finansowe, bardzo duże problemy takie właśnie organizacyjne, bardzo poważne problemy polityczne, nabuzowanych, niespokojnych ludzi, którzy są gotowi, właściwie znaczy takie iskry, które wypychają ludzi na ulicę, na demonstracje, one są czasami bardzo niewielkie i czasami trudno jest właściwie zrozumieć, dlaczego oni na tych ulicach są, tak? Mogliby jeszcze spokojnie siedzieć w domu, a oni tymczasem już na te ulice, prawda, z flagami wychodzą protestować. Więc to byłoby bardzo niedobre. To znaczy, to mam nadzieję, że się nie wydarzy, że Brazylia rzeczywiście zapanuje również pod takim względem właśnie epidemiologiczno-medycznym nad sytuacją, że tam się nic takiego złego nie wydarzy, co by się przełożyło na to, że nie wiem, coś trzeba przerwać, coś trzeba przekładać, no, że dzieje się coś tam niedobrego, bo mówię, no tutaj za dużo czynników niestety na dzisiaj jest takich negatywnych, z którymi Brazylia sobie nie radzi, że jakikolwiek problem dodatkowy no może Brazylijczyków rzeczywiście tutaj położyć organizacyjnie. A czy politycy wykorzystują Igrzyska Olimpijskie do jakichś swoich zobaczcie, to moja zawsze zasługa, albo zobaczcie, zawsze. To ich wina? Zawsze i od zawsze, chleba i igrzysk, ale tutaj akurat Brazylia ma pewien problem, dlatego że na dzisiaj, przynajmniej jeśli chodzi o miasto Rio de Janeiro, to zostało postawione w sytuacji, że musi wybrać igrzyska. Tak?
a z chlebem to trzeba poczekać. Po igrzyskach będzie. Jest, chleb będzie po, tak. Zostawią kasę. Chleb będzie, no tak, no właśnie będzie albo nie będzie, no ale ludzie przyzwyczajeni przez ostatnich kilkanaście lat do tego, że Brazylia nie głoduje, tak? Bo przypomnijmy, to było... Ale po co oni o tej Brazylii to od rana trąbią? Co to kogo obchodzi? To po pierwsze. Poza tym, po co komu ta kasa z kościoła stacy potrzebna? Przecież wiadomo, że tutaj krok na krok to jest kościółek rzymskokatolicki i oni jak mają te kasy, te pieniądze, to ze mszy mają stacy. Co to kogo obchodzi? Przecież jeżeli to jest jakiś Żydek, co prowadzi tę audycję, a prawosławnych ludzi w ogóle tu w Warszawie nie ma, to po co tutaj dzielić włos na czworo, proszę Państwa? Jest za gorąco, ja muszę bluzeczkę zdjąć. Będę całkiem nago, ale ponieważ jestem w radiu, to mam nadzieję, że nie będzie to widać pewnych rzeczy. Także po co oni o tej Brazylii tu od rana kraczą? I tak o zębach, proszę Państwa, o kasie, takie charakterystyczne, co ja Państwu powiem, bo to widać jak na patelni, jak oni te żydki ateistyczne kręcą, które w nic nie wierzą. Żaden Pan Bóg ich nie interesował już dawno wcześniej, to oni powołali się na krowę, na Baala, na Molocha, na Pana, na takiego Boga bezosobowego, bo to przecież jak Świadkowie Jehowy święci, to Jehowo, jak na stadionie Dramat, jest pięknie, prawda? Jehowo. I to tak ładnie brzmi, że człowiek zwraca się w potrzebie do imiennego Boga, Jehowo. No jak Panie, Panie, to kościelne takie typowo. A ten Pan to jest Moloch, a ten Pan to jest Baal, bo to dosłownie znaczy. Moloch znaczy Pan, Baal znaczy Pan. No to jeżeli my mamy się modlić do bezimiennego Boga, no to byłoby fatalnie. Także wiecie Państwo co? Świadkowie Jehowy mają najlepiej, bo mają teokratyczną szkołę służby katolickiej i uczą się, jak głosić, jak podejść, z ludźmi delikatnie rozmawiać, bo Świadkowie Jehowy nigdy na chama, na siłę nikomu nic nie wciskali, chociaż ludzie różne rzeczy opowiadają specjalnie i celowo oczywiście. Diabla robota, diabla robota. Także proszę Państwa, ja sama nawet prowadziłam swego czasu teokratyczną szkołę służby kaznodziejskiej i wiem jak to jest, prawda, że jak jest danie podane na stole, postawione, to musi być zaprawione, przyprawione, musi ładnie wyglądać, wszelkie opcje i standardy. A tutaj w Warszawie nie ma standardów, tutaj w Warszawie nie ma takich opcji, tu jest, proszę Państwa, wszystko na chama dziadowego. Także pozdrawiamy serdecznie, no i że te buziaczki Państwu przesyłamy dzisiaj już przy poniedziałku, prawda? Który to dzisiaj mamy? No już ten czas leci. Także buziaczki i proszę jeść kaczki. Gdy nadaje nasze radio, to KFM Euro Conchita Barbie Baby Langström Extra. Mówiąc, że my mamy środki, zapewnimy bezpieczeństwo, nie ma się czego bać, proszę przyjeżdżać. Ale tak naprawdę to Rio de Janeiro jest zbyt skomplikowanym organizmem, żeby to bezpieczeństwo zapewnić wszędzie i każdemu. Tam trzeba wiedzieć po prostu, jak się poruszać. Zastanawiam się, czy o tym pomyślały władze tego miasta. To jest zupełnie jakby, już abstrahując od tego głównego tematu. Czy turyści, ci, którzy przyjeżdżają na olimpiadę, dostaną takie wskazówki jasne. A jakich miejsc co należy, unikać? Co których, należy, a czego nie należy. Których dzielnic unikać? Których dzielnic? No, na pewno nie należy się zapuszczać na do północnego Rio. Raczej jednak poruszać się między, powiedzmy, wioską olimpijską, która jest na terenie Baja de Tijuca. To jest dosyć taki jednak spokojny region Rio de Janeiro, dosyć bogaty, to jest południowe Rio. Myślę, że zostać raczej w tym południowym Rio, nie podejmować takich wyzwań odwiedzania fawel, wjeżdżania jeepami. Pamiętajmy o tym, że naprawdę jeszcze parę lat temu to takie wycieczki były
no powiedziałabym, takim standardem turystycznym, tak? Oferowano je gdzieś tam w hotelach i tak dalej, ale wtedy fawele były spokojne. Fawele były spacyfikowane. Natomiast w chwili obecnej do fawel niestety wracają gangi narkotykowe i coraz częściej słyszy się w Rio strzały. I myślę, że nie należy się do tych fawel brać. Tam nie należy się tam pchać i nie należy tam wchodzić w takich celach stricte, prawda, turystyczno-zdjęciowych. A jak powiedzieć po portugalsku? Proszę się nie obawiać, jestem z Polski. No tenia miedo, por favor, eu sou da Polonia, ale myśli pan, że to by pomogło? Nie wiem, no nie, ja szczerze powiedziawszy... Jestem z kraju papieża, czy... Nie, ja myślę, że to jest tak. Znaczy, kraj papieża to też, powiem szczerze, może różnie poskutkować, bo proszę pamiętać, że w zależności od poglądów takich, powiedzmy, społeczno-politycznych, no, to jest szerokie, bo nie wiadomo, którego papieża. My wiemy, no właśnie, o którego chodzi, ale niech pan, że to... No ale to proszę pamiętać o tym, że Brazylijczycy akurat z Argentyńczykami się bardzo nie lubią. Więc niezależnie od tego, który to był papież, pan, powołując się na papieża, nie mówi, jestem jego kolegą, no, tylko mówi, jestem Argentyńczykiem. Może chodzić o jestem Benedykta, Argentyńczykiem. A przecież jestem Niemcem, Niemcy i Brazylijczycy. A czyli tak próbujemy, to no dwa tak. Bratanki, no to może tak? Wróćmy do Grzegorza. Nie, ale tutaj ja myślę, że pamiętajmy o tym, że nawet powołując się na papieża Jana Pawła II, też to może się jednak różnie skończyć, dlatego że są takie miejsca i są tacy ludzie, którzy Jana Pawła II, zwłaszcza ci mocno lewicowi, tak, czy związani w swoim czasie podczas dyktatury wojskowej z teologią wyzwolenia, którzy nie będą pałali jakąś olbrzymią sympatią. Tak? I tu też należałoby jednak w sposób bardzo wyważony. To jest zawsze moja rada. Znaczy miejsce, którego nie znamy, podchodźmy do niego w sposób wyważony, z szacunkiem dla ludzi. Nie wchodźmy tam, gdzie się nas nie zaprasza. Czyli takie zwykłe zasady bezpieczeństwa, które obowiązują wszędzie tam, gdzie jest bieda, gdzie jest ubóstwo i gdzie ludzie mogą, prawda, mieć inne podejście do pewnych spraw. Doktor Renata Siódem-Brosiak, Centrum Studiów Latynoamerykańskich, Instytut Ameryki i Europy, Uniwersytetu Warszawskiego, była Państwa moim gościem. Informacje, po informacjach wracamy. Także widzicie Państwo, o tej Brazylii, no nawet ja mówię, po co oni gadają o tej Brazylii, ale to jest nawet dość ciekawe, czyli można być zastrzelonym z powodu problemów narkotykowych itp. Także widzicie Państwo, to są straszne rzeczy. A tutaj na Pradze Południa, jak jestem na Jubilerskiej, to też dzisiaj mnie jedna menta zaczepiła i to w samym sklepie, tak wychodzi, tak coś tak obraźliwie, coś na kana, no to nasra. A ja tak głośno na cały korytarz. Dziady katolickie, proszę nie zaczepiać. Bo oni tak lubią, wiecie Państwo, tak myśląc, że teraz są najważniejsi. Wiadomo, że to jest problem wszystkich ludzi i że Kościół katolicki też ma problemy w obrębie własnego kościoła rzymskokatolickiego, rzymskołacińskiego. I o co chodzi? I oni też nie mogą wszystkich na 100% przyciągnąć do mszy, bo ludzie się dzielą, a Biblia od razu mówi, że dom rozdwojony się nie ostoi. Państwo zobaczą, czemu u Świadków Jehowy nie ma rozdziałów? Nie ma. Są jedni Świadkowie Jehowy, a tu w Kościele Rzymskokatolickim są różnego rodzaju podziały i Biblia mówi wyraźnie, że dom podzielony się nie ostoi. I tutaj o, u nas jest Jose Cura von Lipski. Potem ta wielka Ewa Grecja, proszę Państwa. Dzisiaj przyniosła jakieś coś. Ja mówię, proszę bardzo, znalazłaś jakąś tutaj muchę, jakieś coś tu przyleciało, to trzeba teraz iść za te pieniądze, coś ty tu przyniosła, za ten ogryzek. Trzeba kupić spryskiwacz, płytkę bros i wystarczy. Dobry uczynek zrobiłaś. Żeby w naszym radiu, wiecie Państwo, nic tu nie leciało, bo tak normalnie kamera pokazuje, w naszym radiu jest kamera, bo ludzie nawet nie wiedzieli, że u nas jest w radiu Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra Kamera. Jest kamera i tu mucha leci, nie? W kamerze. No to co by to było? No, co by to było, żeby tak tutaj kamera leciała? No, także buziaczki i proszę jeść kaczki, gdy nadaje. Nasze radio, Tok FM, Euro, Conchita, Barbie,
Baby Langstrom Extra. Proszę być z nami i będzie dobrze, proszę pana. Będzie dobrze. A te moherowe, co tutaj jedna śpi, co ta Jadwiga Grabowska mówi, że to jest największy dziad w Warszawie. Ja mówię, słuchaj, jak przychodziła jeszcze do Janka Witka, to jej spyska dosłownie leciało, prawda? A ten jęzor to... To więc mówimy dzisiaj nie o szczęce, nie o zębach, bo tutaj to w Warszawie jest niemodne, to jest kraina faryzeuszy. Alkoholu. Za plecami Jezusa szczebiotały, gadały. Język mają długi strasznie. Jak spojrzy na ciebie z lewa, z prawa, to wiadomo, że to nie jest Anglo, Ameryka, Białystok. Jak spojrzy, jak coś dziamie, dziad do dziada, gad do gada, to wiadomo, że to nie jest Białystok, bo tam są prawosławni ludzie, dobrzy. Prawo to jest rzeczywiste prawo, a nie jakaś tam prawo, sprawiedliwość, to tylko z nazwy. To wiecie pan, ja też siebie mogę nazwać, ale to o to chodzi, że my mamy być nie chrześcijanie nominalni, czyli z nazwy, a mamy być chrześcijanie tacy praktycznie, żeby to było. Widać. Przynajmniej jedna osoba zginęła w strzelaninie na Florydzie. Szef MSW Bankarzy mówi o amerykańsko-tureckich stosunkach w kontekście ekstradycji Fatullaha Gulema. Na większości trójmiejskich plaż obowiązuje zakaz kąpieli. Zaczynamy od Florydy, od strzelaniny w klubie nocnym. Mamy sprzeczne pierwsze informacje dotyczące ofiar. BBC donosi o zabiciu co najmniej jednej osoby. Inne agencje wspominają o dwóch zabitych. Rannych zostało co najmniej 13 osób. Niemiecka policja wkroczyła do obozu dla uchodźców Ansbach, gdzie ostatnio miał mieszkać 27-letni Syryjczyk, który wczoraj wysadził się przed restauracją w centrum miasta, raniąc 12 osób. Wcześniej mężczyźnie odmówiono wstępu na koncert muzyczny. Szef MSW Bawarii Joachim Herrmann poinformował, że 27-latek przybył do Niemiec 2 lata temu. Przed rokiem nie przyznano mu azylu, ale nie deportowano go ze względów humanitarnych. Wiemy, że leczył się psychiatrycznie i co najmniej 2 razy próbował popełnić samobójstwo. Bawaria to land, w którym jest najwięcej uchodźców, którzy w ostatnim czasie przebyli do Niemiec. Joachim Herrmann zapowiada wzmożenie tam środków bezpieczeństwa. Teraz musimy zrobić wszystko, by w naszym kraju było bezpiecznie. To szczególnie ważne dla mieszkańców Bawarii, dla których ostatnie dni były ciężkie. Będziemy o tym rozmawiać na wtorkowym posiedzeniu rządu. Przedstawię propozycje dotyczące wzmocnienia i doposażenia policji. Sądzę, że wielu Niemców obawia się o swoje bezpieczeństwo, dlatego my musimy sprawić, by nie bali się wychodzić z domów, by nie byli przerażeni. Do zamachu w Ansbach doszło zaledwie w kilka godzin po zabójstwie Polki w Rettingen w Bawarii Wittenbergi. Sprawcą okazał się 21-letni Syryjczyk, zaś miniony piątek w strzelaninie w Monachium zginęło 9 osób. 18-letni szaleniec, zanim popełnił samobójstwo, zaatakował jedną z galerii handlowych, ranił 35 osób. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker oświadczył, że Turcja nie ma szans, by w niedalekiej perspektywie stać się członkiem Unii Europejskiej, a ewentualne przywrócenie tam kary śmierci, o czym wspominają władze w Ankarze, automatycznie spowoduje zawieszenie negocjacji akcesyjnych. Po nieudanej próbie przewrotu wojskowego w Turcji aresztowano już ponad 13 tysięcy osób wojskowych, policjantów, sędziów oraz prokuratorów. Wielu przedstawicieli tych profesji zwolniono też z pracy lub zawieszono w obowiązkach. Amnesty International twierdzi, że część z więźniów jest torturowana i domaga się możliwości spotkania z nimi, przeprowadzenia tam kontroli. W Ankarze jest reporter TOK FM Tomasz Orchowski. Powiedz, jak na te doniesienia reaguje ulica? Mało kto rozmawia tu na temat sytuacji zatrzymywanych osób. Nie przejmują się nią też za bardzo tureckie media. Ulica ekscytuje się teraz wygraną z wojskiem. Wczoraj w całej Turcji odbyły się manifestacje solidarności z prezydentem Recep'em Tayyip'em Erdoğanem, którego puczyści chcieli obalić. Pełen ludzi był plac Taksim w Stambule. Tureckie flagi zatrzepotały też m.in. na ulicach Ankary, Antalii czy Gaziantep. Gdy siedziałem wczoraj wieczorem w kawiarni, wszyscy rozmawiali o sytuacji w kraju. Przejeżdżające samochody trąbiły, ludzie wychylający się z okien krzyczeli hasła poparcia dla rządzącej partii. Mężczyźni puszczali ze smartfonów przemówienia Erdoğana. W Turcji powszechne jest bowiem przekonanie, że obroniona została demokracja, a w takich chwilach mało kto myśli o prawach człowieka. Ankara, Tomasz Orchowski, TOK FM. W Turcji obowiązuje stan wyjątkowy. Władze zawiesiły częściowo Europejską Konwencję Praw Człowieka, zaś prezydent Recep Erdoğan kilkakrotnie mówił o możliwości przywrócenia kary śmierci dla puczystów. Erdoğan twierdzi, że za próbą zamachu stanu stoi Fethullah Gulen, niegdyś jego współpracownik, dziś przeciwnik i przywódca duchowy, od lat mieszkający w Stanach Zjednoczonych. Turcja domaga się jego wydania bezskutecznie. Dziś szef MSZ-u w Ankarze stwierdził, że odmowa ekstradycji Gulena
odbije się na amerykańsko-tureckich stosunkach. Słuchasz informacji TOK FM. Na mniej niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem igrzysk w Rio de Janeiro sportowcy z wielu krajów alarmują, że stan wioski olimpijskiej pozostawia wiele do życzenia. Między innymi Polacy skarżą się na brud w pokojach i brak wody w łazienkach. Australijczycy zaś po przeprowadzeniu rekonesansu na miejscu stwierdzili, że ich reprezentanci zamiast w wiosce olimpijskiej zamieszkają w hotelach, o czym poinformowała szefowa ich misji Kitty Chiller. Stwierdziliśmy, że nasz budynek nie jest bezpieczny. Było w nim bardzo dużo niedociągnięć. Jeżeli chodzi o kanalizację i elektryczność, postanowiliśmy zrobić test. Na kilku piętrach spuściliśmy wodę w toaletach i włączyliśmy prysznice. Chwilę później woda zaczęła spływać po ścianach. Kitty Chiller i jej ludzie wcześniej kontrolowali obiekty przeznaczone dla sportowców podczas poprzednich 4 igrzysk. Jak stwierdziła, nigdy nie spotkali się z czymś takim jak w Rio. W tamtejszej wiosce olimpijskiej trwa teraz wielkie sprzątanie i naprawa usterek. W tym celu zatrudniono dodatkowe 1000 osób, ale zdaniem szefowej australijskiej misji wszystkich problemów nie uda się rozwiązać. Teraz przenosimy się do Gdańska. Na części tamtejszych plaż wciąż królują czerwone flagi oznaczające zakaz kąpieli. Paweł Radzewicz. Przez weekend kąpiel była niemożliwa przez enterokoki. Prawdopodobnie jednak te bakterie dzisiaj już nie będą groźne, ale gdańscy inspektorzy sanepidu pojechali na plażę z podejrzeniem wystąpienia znanych i nielubianych sinic. Co gorsza, ten czarny sen plażowiczów już teraz spełnia się w Gdyni. Czerwone flagi wiszą na plażach w Orłowie, Redłowie i Śródmieściu. W Gdańsku zakaz kąpieli ciągle obowiązuje na plażach od Brzeźna do Jelitkowa. Bez przeszkód wchodzimy do ciepłej, bo mającej niemal 20 stopni wody na kąpieliskach Sobieszewo, Stogi i Orle oraz na gdyńskich Babich Dołach. Biała flaga jeszcze wisi także w Sopocie. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM. Za chwilę jeszcze prognoza pogody, a kolejne informacje w Radiu TOK FM o 11.20. Pogoda. W całej Polsce sporo słońca. Burz spodziewajmy się na Śląsku, w centralnej części kraju oraz na Opolszczyźnie, zaś deszcz popada w Wielkopolsce i na Mazurach. W Trójmieście 23 stopnie, w Białymstoku 27, w Szczecinie 28, w Warszawie, Łodzi, we Wrocławiu 29, zaś w Lublinie, Krakowie i Katowicach 30 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Reklama. Jak się wymiksować z wielu kredytów? Trzeba je połączyć. O, ten za samochód, telewizor, kanapę. A co tam, dorzućmy jeszcze zadłużenie na karcie. I jesteśmy wymiksowani. Przenieś swoje kredyty do banku BPH. Połącz jeden nowy kredyt konsolidacyjny i wymiksuj się z wielu rat. Ciesz się lekko strawnym oprocentowaniem. Zadzwoń 801-39-3939. Koszt połączenia według taryfy operatora. Bank BPH. Po prostu fair. Przyznanie i wysokość kredytu zależy od zdolności kredytowej klienta. Taryfa opłat i prowizji jest dostępna w oddziałach i placówkach partnerskich banku i na bph.pl. Reklama. Owczarek. Cezary Łasiczka, program Owczarek, studio goście, profesor Krzysztof Konaszewski, Instytut Badań Edukacyjnych. Dzień dobry. Dzień dobry. Ksiądz Grzegorz Michalczyk, Krajowy Duszpasterz Środowisk Twórczych. Witam serdecznie. Dzień dobry. Czyli komentarze do naszej zadziwiającej rzeczywistości. Ksiądz Grzegorz Michalczyk podróżował gdzieś po jakichś odległych krajach. No nie tak bardzo odległych, ale byłem we Francji na kawałku swojego urlopu. W Brytanii głównie. Przyglądałem się z bliska, z ciekawością różnym sprawom, które się dzieją w kościele we Francji, i tym pozytywnym, i tym, które są dosyć takie trudne. A jakie są trudne? No, trudnym problemem jest brak księży, ewidentnie. Znaczy, mój kolega proboszcz tam w Brytanii, do którego pojechałem, opiekuje się trzema kościołami, czyli właściwie trzy parafie ma pod sobą. I dopóki on jest tam, no to tak będzie, a kiedy by jego zabrakło, no to wtedy prawdopodobnie jakieś większe te wspólnoty parafialne się tworzą i coraz więcej jest tam takich wspólnot kościelnych, które gromadzą ileś tam parafii, księża są w takim zespole i tam pracują, no, tak jak mogą. To jest w ogóle ciekawe, bo przypominam sobie lata 2007, kiedy Polacy chcieli wyjeżdżać do Zjednoczonego Królestwa. Żydek. Ateista, no, rozmawia z księdzem katolickim. Miejsce, no, możliwości, to tak, tam można było żyć, zarobić i tak dalej. Ja rozumiem, że ci co zostali, to tak gorzej. No i znowu, tak jak patrzymy na Polskę, to Polska jest idealnym krajem dla księży. No to można sobie, że tak powiem, żyć i kochankę mieć. Jest świetnie. A we Francji kościół oddzielony od państwa,
no, słabe, czy tam jest dosyć słabe ciekawe, dotacje, to, co, te rzeczy. To, co ja zwróciłem, to, na, to, na co ja zwróciłem uwagę we Francji. Zresztą podobnie jest w Hiszpanii też, że jest takie pokolenie już w tej chwili wymierające. To są bardzo starsi panowie. Księży takich, których można byłoby nazwać pokoleniem 68. Czyli takich, którzy wtedy, w tych 60-tych latach, u nas to oczywiście zupełnie inaczej przebiegało ze względu na komunizm, nie było tych przemian takich jak na Zachodzie i oni byli zachłysnięci tą nowością, także soborem, który próbowali tak na bardzo rewolucyjny sposób wprowadzać. I mam takie wrażenie, że wielu z nich dzisiaj jest niesłychanie sfrustrowanych. Czy jak tak byłem, no właśnie jak się patrzy na tych starszych księży, którzy przeżywają pewien zawód. Znaczy myślę, że są w tym momencie świadomi, że ten styl, który próbowali wprowadzić, taki właśnie bardzo radykalny, z odrzuceniem wszystkiego, co się tam wiązało z tą paskudną, zamierzchłą, średniowieczną tradycją i tak dalej, że to nie przyniosło efektu. Znaczy, że efekt jest taki, że kościoły opustoszały. I zaraz paradoksalnie jest najwięcej wiernych w tych parafiach, które właśnie wracają do pewnych bardziej takich tradycyjnych, ale też i wzbogaconych o udział świecki, form duszpasterstwa. I tam, no, kiedy na przykład przychodzi czas wakacji, teraz się Francuzi zjeżdżają nad ocean, mają często swoje domy, wielu Paryżan, Wersalczyków przyjeżdża, więc oni, wielu z nich przychodzi w ogóle na codzienną mszę świętą. Są duże grupy, ja bym zadziwiony, że w dzień powszedni we Francji jest tyle osób na mszy świętej, tak? Że oni jakoś odkrywają na nowo, tak? Mają takie pragnienia, zwłaszcza właśnie Paryżanie i Wersalczycy są bardzo tacy katoliccy. No to jest ciekawe, bo tam to widać wyraźnie, jaki jest pewien taki trend powrotu do kościoła, ale też taka tęsknota, na przykład zobaczyłem, że on spowiada, tak? No nie w konfesjonale, konfesjonały są już meblami nieużywanymi, ale siedzi sobie na krzesełku, obok ktoś siedzi i się spowiada, ktoś inny czeka do spowiedzi. No we Francji to nie jest widok codzienny, ale okazuje się, że coraz bardziej codzienny. No, optymistyczne. Halo? Ja bym chciał wiedzieć, ja nie znam się na religioznawstwie, zwłaszcza porównawczym. Chciałbym wiedzieć, czy podobny kryzys powołań przeżywają protestanci. Oni oczywiście nie mają kapłaństwa jako sakramentu. Ale czy jest kłopot z obsadzaniem parafii? Nie wie ksiądz nic o tym. Znaczy wiem, ale nie z terytorium Francji, bo tam jest w ogóle niewielu chyba protestantów. No tak, no, nie znam się w Niemczech, natomiast czy w Holandii. Troszkę bardziej ze względu na jakichś swoich znajomych. Wiem, jak sytuacja wygląda w Niemczech. No właśnie. I oczywiście są te same problemy, aha, co w kościele katolickim, może nawet większe. Aha. Znaczy, tam widać wyraźnie, że nieprawdziwą tezą jest ta, którą często tutaj u nas się serwuje, że gdyby na przykład znieść celibat, tak, albo gdyby tam wprowadzić, że można małżeństwa homoseksualne, dopuścić kobiety, że nagle by problemy się rozwiązały. Otóż to jest nieprawda. Oni to wszystko mają, aha, i mają dokładnie takie same problemy, jeżeli nawet nie większe. Z czyli, to, czyli to jest tak, kryzys to jest, religii jako takiej, a nie jakiegoś rozwiązania. Tak. Ale też paradoksalnie na tych terenach właśnie, które były najbardziej zlaicyzowane, no na przykład Francja, powstało najwięcej takich wspólnot, które w tej chwili są obecne nie tylko we Francji, ale w wielu miejscach na świecie, również w Polsce. Wspólnot odnowy takiej kościelnej, wspólnot opartych bardzo na świeckich. No jest Szymon F., jest Emanuel, który w Polsce się genialnie rozwija. Jest wiele takich wspólnot, w Hiszpanii z kolei droga neokatechumenalna też powstała przecież właśnie w tych 60-tych latach. W Hiszpanii. W Hiszpanii, tak, mówię. Tak, tak. Więc to jest ciekawe, że w tych miejscach bardzo takich już wyniszczonych religijnie powstają zupełnie nowe formy, które nawiązują do tradycji, ale są jednocześnie czymś nowym, głównie ze względu na udział świecki. Czyli trochę w dystansie do kościoła instytucjonalnego. Nie, raczej bardzo bliskiej solidarności, ale nie podporządkowane. Ale nie są sklerykalizowane, to znaczy księża nie wykonują tych funkcji, które zupełnie spokojnie mogą robić świeccy. Debata o kościele trwa także w Polsce, na łamach na przykład Gazety Wyborczej. Nie wiem, czy panowie śledzą. No, nieustająca. Tak. Ostatnio kilka interesujących artykułów. Profesor Tadeusz Bartoś pisze, że no, żeby naprawić państwo, trzeba osłabić wpływ i pozycję kleru. Dodaje, że zdemoralizowany kler jest rozsadnikiem demoralizacji. Polemizuje z nim redaktora Dominika Kozłowska, która tytuł artykułu mówi: polski kościół to nie mafia. Tak? Nie można na podstawie
wszystkich traktować wierzących jako takiej pozbawionej sprawstwa i podmiotowości masy. Ale dzisiaj bardzo ciekawa opinia profesora Jana Woleńskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego. To takie dziwne autorytety, nie sądzi ksiądz. Główny negatywny wpływ Kościoła katolickiego, pisze profesor Woleński, na społeczeństwo polskie polega na kształtowaniu negatywnego i antyobywatelskiego wzorca świadomości, niezależnie od tego, czy jest to realizowane świadomie, czy nie. Tradycyjna i ważna socjalizacyjna rola religii każdej, nie tylko katolickiej, została w obecnej Polsce zagubiona i dlatego obecny sojusz ołtarza z tronem jest groźny. O ile dawniejsze ekipy nie przeszkadzały Kościołowi katolickiemu, naiwnie oczekując, że pozostanie on politycznie neutralny, to obecna nie ukrywa, że zamierza aktywnie wspierać ołtarz. Słusznie liczy na wzajemność, nie przeczy, że są księża, którzy są rozumni i wrażliwi moralnie, ale utrzymuje, że kształt katolicyzmu determinuje instytucja, a nie zwykli ludzie, bo ta pierwsza ma posłuch u tych drugich, a nie odwrotnie. Można wprawdzie wiele oczekiwać po takich czy innych wspólnotach ekumenicznych, ale póki co bardziej charakterystycznym świadectwem jest postulat, aby karać kobietę za poddanie się aborcji dla ratowania swojego życia i ewentualnie swojej rodziny przed utratą matki. I bardziej może liczyć na poparcie polskich biskupów przy ewentualnej łaskawie rezygnacji z karania. A tron będzie sekundował w imię jedynej prawdziwej moralności. Krótko mówiąc, Polska staje się krajem zideologizowanym ze wszystkimi konsekwencjami tego procesu. No nie polemizuję tutaj, bo nie znam tego artykułu, więc no, trudno do tego fragmentu tylko się odnosić. Natomiast jeśli chodzi o artykuł pana profesora Bartosia, to myślę, że popełnia w nim generalny błąd, fundamentalny błąd takich skrajnych uogólnień. Już nie mówiąc o języku. Znaczy, gdyby on rzeczywiście chciał, żeby podjąć polemikę czy dyskusję, tak, na temat stanu Kościoła w Polsce, to używałby innego języka. On używa dokładnie takiego samego języka, jeśli chodzi o metodologię, co skrajni gdzieś tam utożsamiający się z takim troszkę fanatycznym chrześcijaństwem jego oponenci. To do niczego nie prowadzi. Tak? Proszę przeczytać bardzo ciekawą odpowiedź, krótką, zwięzłą i moim zdaniem w punkt trafiającą księdza profesora Wierzbickiego na tekst Bartosia. Bardzo, bardzo, bardzo dobry tekst. Nie czytałem tekstu Dominiki Kozłowskiej, więc nie wiem. Ale to jest właśnie ten język, którego ja bym unikał. Bo oczywiście wiele spraw, o których Bartoś pisze w swoim tekście, to są sprawy, które mają miejsce. I można oczywiście o tym rozmawiać. Trzeba nawet o tym rozmawiać. Natomiast sos, w jakim on to podaje i skrajne uogólnienia, które są absolutnie tendencyjne i demagogiczne, uniemożliwiają tę dyskusję. Znaczy jemu chyba nie chodzi o dyskusję. Ale pisze z pozycji... Kto mógłby rozmawiać w Polsce o kondycji polskiego kościoła? Bo ja mam wrażenie, że jeżeli się wypowiadają... Po której stronie? Tak, po stronie kościoła? To są wypowiadają... Tak, po stronie kościoła. No, Puciłowski. Proszę bardzo. Nie, bo osoby... Znaczy, wie, czytam jest... ten wywiad? Tak, oczywiście. Gazeta Wyborcza jest takim forum. Oczywiście forum, które przypuszczam, że sympatyzuje może niekoniecznie z bardzo tradycyjnymi zapatrywaniami, jeśli chodzi o kościół. Natomiast jest takim forum, gdzie różne osoby się wypowiadają. Mhm. Oby takich forów było jak najwięcej, bo tylko nie zideologizowanych. No to, co robi Bartoś, moim zdaniem, jest skrajnie zideologizowane. Tak? On jakieś swoje też frustracje, myślę, wylewa, do które sprawiły, że jest tu, gdzie jest, a nie tam, gdzie był. No, już no ale to też jest dobry kwestia. Głos w dyskusji, no bo w tej dyskusji taki głos w nim może zabraknąć. Tak, to nie jest trudno powiedzieć, że jest głos w dyskusji, bo to przepraszam, jest... ale jak można rozmawiać, jeżeli się nie rozmawia na argumenty, tylko się dodaje, że Bartoś pewnie wylewa frustrację. Przepraszam, no to jest stara sztuczka. No to, przepraszam, ale to retoryczne. No ale proszę Bartosz przeczytać, ale artykuł pana Bartosia i zobaczyć, czy nie ma racji w tym, co mówię. No nie możemy abstrahować. Ale nie, można polemizować na argumenty, a nie na to, że Bartoś wylewa frustrację, bo to już jest takie zagranie poniżej pasa. No ale polemizujemy na argumenty na poziomie stwierdzeń takich. To jest skrajne uogólnienie i demagogia. Okay. To jest w porządku. Schopenhauer się kłania. Nie mamy przed oczami tekstu pana Bartosia. Możemy mieć. Informacje o 11.20. Ksiądz Grzegorz Michalczyk, profesor Krzysztof Konarzewski, studio. Wracamy po informacjach. Uprasza się o wyłączenie telefonów komórkowych, niedotykanie eksponatów, nierejestrowanie dźwięku i obrazu, nieprowadzenie głośnych rozmów. Wielkie festiwale, premiery filmowe i najgorętsze koncerty sezonu to od wtorku do piątku, a w poniedziałek zostajemy w domu, oglądamy seriale, czytamy książki, słuchamy płyt. Wtedy kultura osobista zmienia się.
Małgorzata Mostowiec, zapraszam. Powołując się na miejscową policję, reporter CNN informuje o co najmniej dwóch ofiarach śmiertelnych strzelaniny na Florydzie w klubie nocnym w Fort Myers. Są też ranni, co najmniej 13, choć wcześniej agencje i media wspominały o 17. Na razie nie wiemy, kto stał za tą strzelaniną. Sky News donosi, że tej nocy w klubie Fort Myers bawili się głównie młodzi ludzie. Szef MSZ-u w Ankarze w telewizyjnym wywiadzie zapowiedział usunięcie ze stanowisk w związku z niedawną nieudaną próbą zamachu stanu niektórych ambasadorów. Władze w związku z tym puczem zatrzymały, aresztowały, zawiesiły w obowiązkach lub zwolniły z pracy ponad 60 tysięcy żołnierzy, policjantów, sędziów, nauczycieli, urzędników, a ostatnie doniesienia mówią też o dziennikarzach. Amnesty International twierdzi, że część z więźniów może być torturowana i domaga się możliwości spotkania z nimi, przeprowadzenia tam na miejscu kontroli. Słuchasz informacji TOK FM. Arkadiusz Milik ciągle znajduje się w kręgu zainteresowań włoskich klubów. Inter Mediolan może zaoferować za Polaka nawet 20 milionów euro. Taką informację podała La Gazzetta dello Sport. Więcej o tym w południe, a kolejne informacje Radia TOK FM już o 11.40. Pogoda. Dziś w całym kraju sporo słońca. Burz spodziewajmy się na Śląsku, w centralnej Polsce oraz na Opolszczyźnie. Deszcz zaś popada w Wielkopolsce i na Mazurach. Na termometrach od 23 stopni w Trójmieście, przez 29 w Warszawie, do 30 stopni w Lublinie, Krakowie i Katowicach. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Cezary Łasiczka, program Owczarek, studio ksiądz Grzegorz Michalczyk, krajowy duszpasterz środowisk twórczych, profesor Krzysztof Konarzewski z Instytutu Badań Edukacyjnych. I o Kościele rozmawiamy. Tak, bo nie trwają. A także w związku z edukacją, ponieważ Kościół, zresztą żaj się profesor Woleński o tym wspomniał, Kościół ma misję socjalizacyjną. Znaczy, główna misja Kościoła z punktu widzenia takiego człowieka jak ja, to jest integracja społeczna, to jest instytucja powołana, że tak powiem, czy stworzona, czy wyłoniona w celu zbliżania ludzi do siebie, sklejenia ich, powściągnięcia egoizmów. I jak idzie, panie profesorze? Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że nie udało się stworzyć na razie społeczeństwa bez religii. Więc empirycznie można powiedzieć, że religia, co prawda... No ale teraz religia jest coraz mniej potrzebna, także teraz to by się na pewno dało. W Rosji odrodziło się błyskawicznie po upadku komunizmu, po tam, nie wiem, 70 latach indoktrynacji i blokowania w cerkwi. Więc ja mówię, niezależnie od tego, jaką teorię stworzymy, można powiedzieć empirycznie, że społeczeństwo potrzebuje religii, no przypuszczam dlatego, żeby się nie pozabijać, żeby coś wspólnie stworzyć, żeby poczuć łączność z innym człowiekiem. Ale badania chyba pokazują, że ta religia jakoś nie za bardzo przekłada się na to, że się zabijamy albo nie zabijamy. Badania byłyby bardzo trudne, bo trzeba by zrobić eksperyment. Trzeba by stworzyć na jakiejś wyspie społeczeństwo pozbawione religii. Jak to zrobić, skoro religia się, tak powiem, sama rodzi w ludzkich sercach i natychmiast organizuje większe lub mniejsze grupy wyznawców? Myślę, że każdy anatom by tutaj polemizował z panem profesorem. Niekoniecznie. Ja nie bardzo wierzę w te badania mózgu. Na razie one są jeszcze na bardzo elementarnym poziomie, ale sądzę, jest takie powiedzenie, że to jest homo religiosus, prawda? Że człowiek ma w sobie jakieś genetyczne predyspozycje do wytwarzania religii. Ja mówię, wierzę w to dlatego, że jeszcze raz powiadam, nie ma społeczeństwa bez religii. Do tej pory nie udało się takiego stworzyć. Profesor Woleński pisze, z moich informacji, wprawdzie cząstkowych i niekoniecznie adekwatnych, wynika, że z punktu widzenia kształtowania postaw moralnych religia jest bezproduktywna. Uogólniając to, w pokoleniach mających za sobą pełny cykl szkolnej katechezy, silnie ujawniają się postawy ksenofobiczne, niechęć do ciapatych czy Żydów, lekceważenie obowiązków, brak szacunku dla starszych czy obojętność na okrucieństwo wobec zwierząt. Wcale nie twierdzę, że to skutek nauczania religii, ale na pewno katecheza
nie zapobiega takiemu właśnie stosunkowi do świata. Tak. Może więc lepiej ograniczyć lekcje prowadzone przez katechetów na rzecz innych przedmiotów. Przepraszam, ale jak profesor filozofii mówi, że na pewno katecheza czegoś tam nie powoduje, to się we mnie wszystko burzy, bo przecież to empirycznie jest puste zdanie. No skąd on może wiedzieć? No może nie ma prywatne badania. Nie ma, ale musiałby mieć grupę kontrolną. No, oczywiście. Oczywiście, ja mogę... Moja córka zrezygnowała z religii w gimnazjum, bo mówi, że katecheta głupstwa opowiada, poszła na etykę, była strasznie szczęśliwa. Więc on mógłbym ją podać za przykład, ale przecież ona nie stanowi grupy kontrolnej, prawda? To są jednostkowe obserwacje. Powstrzymajmy się od takich uogólnień, że katecheza coś tam robi albo czegoś nie robi. Prowadźmy badania. Proszę bardzo, Kościół ma przecież służby jakieś naukowe. Wiem, że na Kulu działa... Kościół naukowy? No, na Kulu jest jakaś chyba katedra socjologii religii. Kościół bada przecież uczestnictwo w mszy świętej, co i pokazuje bardzo uczciwie, że ono spada z roku na rok. Tak? Teraz już jest grubo poniżej połowy wiernych. Na takie pytanie można odpowiadać. I może trzeba by takie badania robić właśnie, żeby dawać odpór takim filozofom, którzy patrząc w sufit mówią, no nie, katecheza to na pewno nie pomaga, a być może szkodzi. No tak, no może jest jakaś teza już jakby z góry przyjęta. Wcześniej przyjęta, którą trzeba udowodnić. Nie, może ja profesor mówię... Woleński frustracje swoje, ksiądz Grzegorz Michalczyk. Nie, proszę nie takie... kpić z ludzkich frustracji, bo one naprawdę mają niemały wpływ na to, jaki jest punkt widzenia na otaczający nas świat. A frustracje księdza Grzegorza Michalczyka jak się przejawiają w jego... argumentacji, w jego wypowiedziach. Pan łatwo o to pytać, bo pan jest przedzielony stołem, ale ja siedzę koło księdza obok. Jakby się przejawił. No ja mogę opowiedzieć o swoich frustracjach pod warunkiem, że redaktor Łasiczka opowie o swoich, bo już jak się dzielimy frustracjami... To... Proszę bardzo. Oczywiście, że mam swoje frustracje i staram się ich nie wywnętrzać. One też dotyczą czasem tego, co dzieje się w moim kościele. I mam takie wrażenie, że dobrym lekiem na frustrację, jeśli chodzi o księży, to jest powrót do pewnych źródeł, tak? Nasz powrót do Ewangelii, to jest powrót do osobistego nawrócenia. I są na szczęście duchowni, są biskupi w kościele, jest ich wielu, którzy na ten temat mówią. Polecam bardzo na przykład to, co mówi biskup Ryś, tak, na temat ewangelizacji, nawrócenia i tak dalej. No i wsłuchujmy się w to, co mówi papież Franciszek, bo tam nigdy za dużo tego wsłuchiwania się w jego słowa, już nie mówiąc też i o poprzednich papieżach, bo też można jak wiele ciekawych rzeczy usłyszeć. Jak podróżowałem po Stanach Zjednoczonych, to często słyszałem taki termin, czy takie hasło, talk is cheap. Czyli co można przetłumaczyć, że papier wszystko przyjmie, tak? I ksiądz Grzegorz Michalczyk mówi o tym wsłuchiwaniu się i mówieniu, a ja mówię, no a ja chciałbym też zobaczyć jakieś działania, nie tylko gadanie. No bo słyszę na przykład o uporządkowaniu finansów watykańskich i ciągle o tym słyszę i wsłuchuję się w słowa papieża bardzo uważnie, tylko że na gadce się kończy. Nie, no to oczywiście nie jest prawda, że na gadce się kończy i jeżeli pan studiował poszczególne etapy tego, co dzieje się w Watykanie. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że wciąż za wolno. Zresztą sam papież o tym mówi. Teraz będzie dość ciekawa publikacja tego wywiadu z papieżem Franciszkiem, kiedy on... No właśnie, no zobaczymy. No, czekamy w chemie na to, co będzie mówił teraz. Dziennikarze będą zadawali wiele pytań w samolocie, więc nie jeden wywiad pewnie będzie i na temat, myślę, problemów watykańskich również. Ciekawy będzie kontekst wywiadu... Myślę o papieżu Benedykcie, który będzie opublikowany, dotyczący również kwestii kontekstu jego ustąpienia. I tam będzie również mówił o różnych problemach Watykanu, tak? Czyli ciągle jesteśmy na poziomie mówienia. Nie, no on będzie mówił o tym, co udało mu się zrobić również. I o tym, co mu się nie udało zrobić pewnie również. To będzie dłuższa komunikacja. To jest bardzo wdzięczny temat mówić o tym, czego się nie udało zrobić w Watykanie. Talk is cheap, to jest bardzo wredne hasło. To się wiąże z hasłem lip service, z takim powiedzeniem, prawda? Oczywiście to oznacza, że my mówimy po to, żeby tak naprawdę ukryć swoje intencje, żeby kogoś oszukać, żeby... Ale język został stworzony po to, żeby się porozumieć przede wszystkim, a nie... Czyli żeby ujawnić swoje myśli, poznać myśli innego i dojść do jakiegoś rozsądnego kompromisu. Każde inne użycie języka... Albo żeby wprowadzić innego w błąd. Właśnie. Każde inne użycie, czyli takie, żeby kogoś wprowadzić w błąd i na tym zarobić, no jest grzechem chyba, tak? Katechizm przewiduje, kłamstwo jest grzechem ewidentnie. No ale komunikację werbalną wymyślono jeszcze przed... pod
pod powstaniem idei grzechu. Bo język jest pierwotny, no prawda? Pan Bóg nie bez powodu pomieszał języki, bo ludzie, którzy by się porozumiewali, stanowiliby zagrożenie dla jego potęgi. To jest jedna. No, to jest właśnie odwrotnie, panie profesorze. Dlatego, że mam takie wrażenie, że Pan Bóg pomieszał języki, że już ja nawiązę tego symbolicznego w końcu obrazu, tak? Bo to już nie jest historia. Kto wie. Natomiast rzeczywiście tekst biblijny mówi o tym, że to pomieszanie języków było raczej ratunkiem dla tych ludzi. Że oni się nie mogli porozumieć, żeby zrobić coś, co ostatecznie byłoby ich dramatyczną klęską, bo przecież oni nie dorównają Bogu. Oni mówili, my zbudujemy wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba. Czyli oni sobie wmówili, że są w stanie swoim wysiłkiem sięgnąć nieba. Sięgnąć nieba. Będzie sięgać nieba. To jest interesujące, co ksiądz mówi, bo ja akurat czytam Biblię i czytam ją dosłownie, znaczy ja nie patrzę na komentarze jakichś uczonych teologów, tylko po prostu to jest napisane, to jest napisane wyraźnie. Jakby się zaczęli porozumiewać ze sobą, zagroziliby naszej władzy, mówi Bóg. Ale panie profesor, naprawdę wierzy, że ktokolwiek, choćby najbardziej inteligentni ludzie, porozumiewający się bez najmniejszych problemów, są w stanie zagrozić władzy Boga? To jest koncepcja, która upada wobec w ogóle tej tajemnicy objawienia, którą mamy na kartach Biblii. Proszę, to po prostu ksiądz ma rację, bo ksiądz zna Boga, że tak powiem, z pierwszej ręki. A ja tylko tego, który się wypowiada w Biblii. I w Genesis on tak wyraźnie mówi. Panie profesorze, to jest tak jak z wypędzeniem z raju. Mówimy, że wypędzenie z raju było karą. Ja mam wrażenie, że zamknięcie raju przed pierwszymi ludźmi nawiązuje oczywiście do tego kontekstu symbolicznego. No bo to przecież nie jest. Nie, to inaczej kwestia, tak, to też jest ciekawe. Ale nie, że ci ludzie, którzy przekroczyli granicę śmierci i stali się śmiertelnymi, gdyby pozostali w raju, według tego biblijnego obrazu, utrwaliliby tę śmierć na wieczność. A Bóg chce przełamać ten monopol śmierci, więc to, że dla nich raj jest, mówiąc umownie, zamknięty, oznacza, że są w drodze i że ten stan śmierci, w którym się znaleźli, nie będzie ostateczny. To są naprawdę bardzo ciekawe konteksty, które tutaj... To jest jedna interpretacja, jest jeszcze inna ciekawa interpretacja. Ale jest dosłowny tekst. Jest autor jego dzieła. Dobra. Nie można autora utożsamiać mówię o postaci, a nie o autorze. Autor jest nieznany. Bóg mówi w którymś momencie, że trzeba wypędzić człowieka z raju, ponieważ po zjedzeniu z drzewa wiadomości dobrego i złego może sięgnąć po drzewo nieśmiertelności. Właśnie, tak, dokładnie. I to jest klucz, prawda? I trzeba temu zapobiec, bo w ten sposób dorównałby twórcy. Nie, no właśnie w ten sposób utrwaliłby się ten stan śmierci na zawsze. Śmierci? To jest ten problem. No śmierci. A, żeby nie było historii. Bo przecież śmierć zaczyna się w momencie, śmierć taka, jaką rozumiemy, kiedy brak człowiek procesu, przekracza tak? pewną granicę, tak? To wtedy Bóg uświadamia, zobacz, konsekwencją tego jest to, że będziesz pracował w trudzie, że będziesz śmiertelny, że wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty. I to jest życie. I tak? Nie, jakby to jest diagnoza stanu. A jakby ci się to utrwaliło na zawsze, to no, wtedy... Tak. Czyli Bóg ma opcję, może powiedzieć, no dobra, udajmy, że nic nie widziałem. Zapomnijmy o tym owocu. Nie, ale ksiądz mówi coś takiego, co jest u Goethego, chyba w Faustie. Jest tam takie wezwanie, trwaj chwilę, jesteś piękna. Tak. Jest to próba zatrzymania czasu i oczywiście prowadzi do śmierci, ponieważ życie jest związane z upływem czasu, a zatem także z procesami starzenia się, rozkładu, narodzin, rozkładu i tak dalej. Jak się coś kończy, to się coś zaczyna i to jest wielka pociecha dla ludzi. Zawsze można powiedzieć, że jak właśnie straciłem jedną nogę, to mi się zaczyna jakiś nowy etap w życiu i tak dalej. I jeżeli tak na to spojrzeć, to, no to faktycznie można powiedzieć, że Bóg miał od razu na myśli historię, zwykłą, taką nie historię świętą, i zorganizował całe to przedstawienie po to, żeby ją uruchomić. I to jest w porządku. Nie, ja mam takie wrażenie, jak abstrahujemy od tego, że opis biblijny jest opisem teologicznym, ubranym, utkanym z pewnych symboli, metafor, ale jest opisem teologicznym. No to wtedy rzeczywiście sprowadzamy Boga do takiego, do rangi zazdrosnego o swoją władzę satrapy, który będzie tutaj, prawda, z kijem czyhał na kogoś, kto może mu zagrozić. To jest absurdalne w kontekście biblijnym teza, no nikt nie może zagrozić Bogu. Pozbawił raju,
To wszystko, co człowiek czasami w trudzie swego życia doświadcza, ostatecznie, jeżeli się dzieje, ma służyć jego domu. Deszcz leje. Pana Boga wobec człowieka jest z natury swej życzliwe, a nie skrajnie nieprzytywne. No to jest oczywiste, to dziecko w przedszkolu, jeżeli Jehowa jest Bogiem miłosiernym, to Bóg miłosiernym, który do gniewu przebaczający występek wielu. Szczęśliwa wina. Bo Bóg jednak widział w tej perspektywie swego miłosierdzia nieco dalej niż my, patrzący na mnie, są aż tak bardzo atrakcyjne. To jest dorabianie tezy do tego, co jest piękna książka Saramagu, Ewangelia według Jezusa. Nie wiem, czy się czyta w kręgach kościelnych, różne, ale tę książkę polecam, to jest noblista. I jest tam niezwykle piękna teza, bardzo pięknie przeprowadzona. Wiecie, że Bóg jest pierwotnie takim małym, lokalnym bożkiem, który jest bardzo niezadowolony ze swojego podrzędnego statusu i musi coś wymyślić, żeby wybić się na taki światowy poziom i wymyśla poświęcenie swojego syna. I to mu się udaje i się uniwersalizuje i potem już Saramagu nie pisze, co jest dalej, no ale można się domyślić, że on zuniwersalizowany Bóg ma także rozszerzoną świadomość i ma wszystkie te przymioty, które w tej chwili teologowie mu przypisują, ale kiedyś to był tak zazdrosny satrapa. No więc papier wszystko zniesie. Wróćmy do tezy redaktorować. I eter na razie też. Saramagu przecież to nie jest tak, że wystał to z palca, tylko rozumiem, że patrzył na ewolucję bogów. To jest zresztą bardzo ciekawy kontekst. W Palestynie, ale w ogóle w... jachwizm. Nie w Palestynie, tylko w ogóle na Starożytnym Wschodzie, dlatego że tych przenikania się tych wątków jest wiele. No jak czytamy Księgę Rodzaju i ten symboliczny opis, teologiczny opis stworzenia, bo to w końcu nie jest reportaż, no podkreślmy, to bardzo widać wyraźnie wpływy i Enuma Elish, i Gilgamesza i wielu innych tych poematów babilońskich czy sumeryjskich, pokazujących, to jest ten język, ale jakby wymowa jest zupełnie inna, tak? Dlatego że ten Bóg, który nawet jeżeli ten opis jest utkany z pewnych odniesień i do potopu, i do różnych tam walk bogów, starożytności i tak dalej, to ten, kto się w ten sposób objawia, jest absolutnie inny od tych wszystkich bożków. Znaczy, to jest też niesamowite. No nie, on tak się staje. Księga Rodzaju nie jest jedynym tekstem, tak? No tekstów mamy wiele i z tego okresu i po przeprowadzeniu egzegezy dochodzimy do wniosku, że to się formuje. Zresztą także jak gdyby cała mityczna historia Izraela, tak? Znaczy ona wygląda tak, jak wygląda, bo została stworzona, ale badania archeologiczne i tak dalej pokazują, że to nie do końca było tak. Ale oczywiście. Ale wrócimy do tego wątku innych. Światowe Dni Młodzieży trwają, więc program wczoraj tylko Boguś. Lekcja religii. Ksiądz Grzegorz Michalczyk, profesor Krzysztof Konarzewski, informacje o 11:40, wracamy po. Edukację, zło jest wpisane w instytucje społeczne. Kształcenia młodych pokoleń. Słyszycie Państwo? I teraz, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość robi wprowadza ogromną zmianę, bo to jest kompletny przewrót. Dzisiaj jest rocznica uchwalenia noweli, która uruchomiła reformę Handkego, to też ciekawe. Otóż po ilu? 16 latach, tak? Zaledwie. Przewracamy ten system do góry nogami. Tak? No, proszę zobaczyć, to był system, który wydał tak wspaniałe osoby jak ksiądz Grzegorz Michalczyk, profesor Krzysztof Konarzewski, ten 8+4. Ale niech pan poczeka, jakie... No więc skoro mamy takie wspaniałe studio, to może należy przywrócić ten system, żebyśmy mieli więcej... Nie dajemy się, dlatego, że za 20 lat będzie widać, że redaktor Łaciszka ma rację. Jasne. Trzeba trochę poczekać. Panowie, no właśnie zmierzam do tego, że to jest ogromna zmiana i właściwie żadne dobro, albo w najlepszym wypadku to będzie neutralne. Być może to spowoduje upadek, czy zmniejszy pogorszenie się edukacji, albo jakieś niewielkie polepszenie edukacji. Ale zgodnie z tym kryterium Tischnera to jest zła strategia, bo jest duża zmiana i małe dobro. Więc ja mówię, politycy, weźcie się do odpowiedzialnego rządzenia, to znaczy zmieniajcie to, co naprawdę musi być zmienione, co naprawdę nas uwiera. Oświata nas nie uwierała. To tylko jacyś sfrustrowani. Co nas uwierało, panie profesorze?
No, nie, niech mówią kompetentnie, ale ja akurat być ale może. Może ochrona zdrowia. To pan mówił, ochrona zdrowia. Mnie akurat, dzięki Bogu, nie, bo Pan Bóg mnie jakoś, ten Pan Bóg, którego ja nie mogę powiedzieć, że nie wierzę, ale w każdym razie co do którego pan ja nie mam pewności, czy istnieje. Tak, muszę. Znaczy, może nas niewiele uwierało, ale na pewno było wiele osób, których mocno musiało uwierać to, co było. Przede wszystkim dlatego, że czuły się kompletnie pozbawione zainteresowania ze strony tych, którzy rządzą. Całe masy ludzi, którzy, modne słowo, wykluczeni, tak, w jakiś sposób. Może nieoficjalnie. To brak sprawczości. My z perspektywy, ja mam świadomość, że my z perspektywy Warszawy, stolicy i także sytuacji, w jakiej życiowo jesteśmy, patrzymy na to zupełnie inaczej niż